Nie ma to jak świeża, skoszona trawa na głowie. Dzień dobry i zapraszam Was bardzo serdecznie do Q&A. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu pytań i odpowiedzi. Sonik odpowiada, bądź też Michał odpowiada. Niedługo będę planował rebranding mojego kanału, ponieważ stwierdziłem, że obecna nazwa raczej nie jest zbytnio adekwatna do tego, co robię obecnie i raczej na dłuższą metę się to nie zmieni. Pokażę Wam, na czym siedzę, na krzesełku, które wypożyczyłem od mojego taty, bo sobie miał wziąć do czegoś, ale jednak się okazało, że jest dla niego przynajmniej w tej chwili nieprzydatne i używam ja jako ja. Boże moi drodzy, zaczynamy wobec tego pytania od 7 użytkowników, z czego jedno pytanie zapomniałem, a raczej nie zapomniałem, tylko po prostu jego nie skopiowałem do telefonu. Po prostu wyleciało mi z głowy, żeby je dorzucić i wtedy... Jeżeli dam radę, to na kolejny odcinek je wrzucę i wtedy je jakoś postaram. Postaram się na nie zwyczajnie odpowiedzieć, jakoś skierować myśli wokół tego, czy ktoś pisze poprawnie, czy nie. No i takie przeróżne tego typu rzeczy, ale już nie będę przedłużał. Zaczynamy, moi drodzy, i jeszcze na koniec, zanim zaczniemy pytania. Ostatnimi czasy bardzo się ochłodziło. Przez lipiec i sierpień było często ponad 30 stopni Celsjusza, natomiast od wczoraj, od soboty 29 sierpnia jest już poniżej, grubo poniżej 25 stopni, dlatego jestem tak ubrany, a nie inaczej, nie? I ludzi praktycznie nie ma nad jeziorem tu za mną, nie? Nikogo nie ma praktycznie. Jak już to albo spacerowicze, albo jakieś niedobitki, ale nikogo nie ma nad jeziorem. Woda jest fajna, ale na chwilę. To już nie jest ta woda, która była w sierpniu i w lipcu, tym bardziej, nie? Więc nie jest już taka ciepła ta woda. Delma Extra zapytał się mnie znowu, jak Ci się podobały wakacje. Nie rób sobie jaj, człowieku. Dobra, sobie przejrzę tylko, co tutaj mam. Może zacznę od tych komentarzy, które są krótsze, a przynajmniej zawierają tylko jedno pytanie. Averos.pl zapytał się mnie 4 dni temu dokładnie, czy 5 dni temu, nie wiem. 5 dni temu. Czy miałeś kiedyś tak, że zdałeś sobie sprawę, że masz za dużo tego wszystkiego, konsol, gier i niektórych chciałeś się pozbyć, ale jednakże potem z tego zrezygnowałeś? Miałem kilka takich momentów. Kilka chwil takich, które prawie mogłyby zadecydować o moim istnieniu na kanale i w ogóle istnieniu na YouTubie, ponieważ w momencie, kiedy już zaczynałem masowo zbierać te gry, robić unboxingi, z 2 lata temu to było nawet. Dwa, może nawet rok temu. Już 2 lata temu to odczuwałem. 3 lata temu jeszcze jakoś nie zwracałem na to uwagi, bo byłem w pracy często i... jakoś starałem się zawsze trzymać poziom życia, żeby jakoś nie zwariować do końca, nie? Ale tak właśnie niedawno zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście coś tutaj jest nie tak, czegoś jest za dużo, nie? Ale stwierdziłem sobie, jest tego dużo, bo jest dużo ciekawych rzeczy do opowiadania, nie? Śmieszny samochód w ogóle jeździ, jakiś biały i napisane ma na boku Black Sheep. Kuźwa, czarna owca jechała białym samochodem, brawo. Ale to ma wydźwięk teraz, ja pierdzielę. Rasistą nie jestem, spokojnie. To, że mydełko jest białe, nie znaczy, że podlega rasizmowi. W miarę tak jak się zbiera te gry, człowiek zawsze dochodzi do pewnego momentu, że czegoś jednak już jest za dużo miejsca, coś zajmuje i trzeba to jakoś gdzieś poupychać, nie? Często tak się zdarza. No i niestety w moim wypadku było to dosyć nieuchronne. Nie pokazywałem tego na kanale, bo ja byłem święcie przekonany, że to będzie tylko chwilowe. Chwilowe myśli będą mnie otaczały tego typu, że... Kurde, faktycznie Michał, tego za dużo masz, nie? Czy pozbyć się? Nie, nie myślałem nad tym, żeby się pozbyć. Bardziej myślałem nad tym, żeby chwilowo zahamować jakoś to zbieranie.
razie zminimalizować te unboxingi i widzę, że przez te 4 miesiące prawie tu, będąc we Francji, udało mi się to zrobić perfekcyjnie, ale to wam opowiem jeszcze w innym filmie, ponieważ jednak mieszkanie w takim kraju, przynajmniej przez chwilę, ma swoje problemy, ma swoje plusy i minusy i o tym też będę wam się starał opowiadać, żebyście nie żyli jakimiś amerykańskimi snami, bo to jest nieprawda, że za granicą jest lepiej, guzik lepiej jest. I nie, jestem w takim stanie, że znam swoje możliwości i wiem, że tyle ile mam i tyle ile będę kiedyś miał, będzie mi naprawdę wystarczyło i praktycznie ewentualne jakieś kosmetyczne zmiany typu dodanie kilku akcesoriów, żeby granie było przyjemniejsze, no i między innymi jakieś wymiany czegoś, okładki, takie naprawdę drobne rzeczy, bo będę się za to zabierał niedługo, jak oczywiście wrócę do kraju i będę na bieżąco to prezentował i dlatego nie, jakoś tak specjalnie dużego rozłamu u siebie nie miałem, ale były takie momenty i się zastanawiam, kurczę, gdzie ja to wszystko upchnę, nie? Były takie chwile. Dobra, jedziemy dalej z krótszymi pytaniami, także dziękuję bardzo serdecznie za pytanie. Na zbiorcze pytania za chwilkę przejdziemy sobie. O, tutaj Rob Zioski. Trzy pytania mi zadał i dwa są ok. Mogę na nie odpowiedzieć bez problemu, bo trzecie już troszkę jest takie... Nie lubię odpowiadać na te same pytania, bo to są męczące, a jedna osoba, która już któryś tam z kolei filmik ogląda na YouTubie u mnie, to będzie już to po prostu męczyło tą osobę i mnie to też będzie męczyło osobiście. Będziesz nagrywał dalej jakieś gry na DS-a? Mam w planach takie gry, więc spoko, troszkę ich wziąłem i będzie widowisko. Fajnie we Francji, no tu głównie opowiadałem o tym w poprzednim odcinku, ale jeszcze jak wrócę do Polski, to zrobię live, na którym będę opowiadał, jak jest ogólnie we Francji w takim skrócie półtora godziny, żeby mieć z wami bardzo ciekawą rozmowę, nie? O, słońce pada i akurat przecina mnie w bardzo specyficzny sposób, w taki iście rewolucyjnie francuski. Dziękuję, drodzy bracia. No i czy mam PS3? No to pytanie retoryczne. Większość z was wie, że nie mam i chyba raczej nie będę miał. Z prostych powodów, które wyjaśniłem w tym filmie, do którego was odsyłam, bo tam wszystko objaśnia i nie miałbym miejsca ani na konsolę, ani na gry, które bym chciał, ale nie chcę. Z powyższych powodów, które są podane w tym filmie. Inspektor Bong po raz trzeci już zadał mi z rzędu komentarze, więc bardzo fajnie, że się tak udzielasz i miło, gdyby tak każdy z was mógł chociażby jedno pytanko zadać, ale spoko, nie każdy musi. Ale dobrze by było, gdyby tak każdy z was mógłby zadać takie pytania. Hej, tu znowu ja z pytaniami. Po pierwsze, czy wrócisz do serii Szkoła, gdzie opowiadasz o swoich czasach szkolnych z tamtych lat? Oczywiście, bo mam w zamiarach już niedługo zrobić taki film, tylko mam problem. Nie mam rekwizytów, które miałem pokazać w którymś tam kolejnym filmie z prywaty, bo to jest serii prywata, a poszczególna podseria to jest właśnie Szkoła, dany tam rocznik, ponieważ dobrze jest to zatytułowane. Wybaczcie, że przecieram oko. Nie mam wirusa, spokojnie, nie mam objawów żadnych. Jestem bezobjawowo bezproblemowy. I będę chciał nagrać, tylko ciężko mi będzie bez rekwizytów, bo jednak tam mógłbym sobie więcej przypomnieć rzeczy, po prostu one zostały w Polsce. Ale jakieś historie na pewno związane z rokiem 2006, który będę omawiał. Fajnie, że wam się to podoba, bo mi bardzo miło się opowiada, fajnie się wspomina, ale naprawdę już wtedy niektóre sytuacje, które opowiadam, już nie są takie miłe, aczkolwiek patrzę na nie tylko z perspektywy tego, że kiedyś po prostu ludzie byli inni. Kiedyś ludzie byli inni i nie zwracali na pewne rzeczy uwagi, tak jakby teraz zwracali uwagę, że a sorry, robiłem ci krzywdę, to nic. Tylko kiedyś było się dzieciakiem i wszystko, nie? Była taka niestety norma w klasie, przynajmniej u mnie, i widać, że no, czasami ludzie się nie zmieniają po latach. Nie? Będzie, spokojnie.
Miałeś jakieś najgorsze momenty z dzieciństwa? No dużo opowiadałem momentów, które najmniej sobie miło wspominam. Do nich jeszcze będę wracał, także spoko. Czy znasz grę Seven Days to Die, a jeśli tak, to czy kupiłbyś tą grę na PS4? Znam te gry, bo ogólnie ja śledzę rynek gier od kilku lat, kojarzę tą grę, ale jakoś powiem ci, że za takimi... No właśnie, mówiłem ci na temat Left 4 Dead 2, nie? No właśnie, ja za takimi grami nie za bardzo przypadam, bo jednak nie są to do końca moje oczekiwania w stosunku do gry. Nie wiem, myślałem, że temat mi się spodoba, jak zagram sobie pierwsze Dead Rising na 360, ale nie, okazało się, że Dead Rising 1 mi się na tyle spodobała, ale jakoś nie miałem chęci, żeby wgłębiać się dalej w te gry. Może po prostu temat mi jest obcy i za bardzo nie lubię. Jakoś, nie przepada. Czy odgadniesz, z jakiej gry pochodzi moja postać z mojego profilowego? No, z Team Fortress chyba. Team Fortress 1 albo 2? Coś takiego. Dobrze, moi kochani, zostało dwóch użytkowników, tak? Tak, zostało dwóch użytkowników. Może zaczniemy od Miron Shiron. Bardzo dziwne pytania zadałeś, ale staram, oczywiście będę się starał na nie odpowiedzieć, bo no, jednak zadałeś te pytania i są one dosyć dobrze sformułowane i polecam wam pisać tak te pytania, żeby one były dobrze sformułowane, przynajmniej gramatycznie i sensownie, bo kilku użytkowników się na to skarży i ja w sumie też. W sumie też, bo inaczej, jeżeli będą takie błędy językowe, jakieś straszne inne przypadłości językowe, to nie będę odpowiadał na te pytania, w ogóle nie będę ich nawet zadawał, bo źle ja przy tym wyglądam, a przy okazji wy źle przy tym wyglądacie, nie, więc szkoda obustronna. Jak bardzo cenisz sobie PSP? No. Pytanie trudne, bo jest to konsolka jak każda inna, ma swoje plusy i minusy, ma swoje dobre gry i mniej udane porty czy wydania, ale dla mnie PSP to jest zwyczajna konsola. Nie mam jakoś do niej takiego, wiecie, sentymentu, bo ja za dzieciaka nie grałem na niej. Bardziej to ja dopiero poznawałem tą konsolę gdzieś 2008-2009, nie? To były czasy, kiedy zaczynałem się interesować konsolami, ale dla mnie kupienie PSP w tamtym czasie to było po prostu obciążenie, bo nie dość, że nie miałem specjalnie swoich kieszonkowych, tak naprawdę musiałem sobie jakoś na nie zapracować, bo takie miałem niestety zasady u mnie w domu, ale o tym już nie będę opowiadał, bo to prywatne rzeczy są. Jednak koszt takiej konsolki no, byłby obciążający, zwłaszcza że gry wtedy kosztowały troszkę swoje. One kosztowały tak w granicach 80-90 zł, nie? Więc jak kupić jedną taką grę, przejść ją i później następną, po jakimś krótszym czasie, no to faktycznie obciążenie dla portfela by było, nie? Takie, wiadomo, nówki kupujesz, ale takie gry zwyczajnie po prostu nie przemawiałyby do tego, że... rodzic chętnie by mi da pieniądze, bo chce sobie coś kupić nowego. Nie, dlatego PSP jest dla mnie konsolą fajną. Wiem i bardzo się cieszę z tego powodu, że wielu z was interesuje się tą konsolą, ale nie chcę też tylko z tej konsoli robić gameplaye czy jakieś inne pokazówki i tak dalej, ponieważ nie jest to mój cel. Nie jest to mój cel i nadal nie dostałem od was odpowiedzi, dlaczego wolicie oglądać gry z PSP i w ogóle chcecie oglądać tą konsolę w moim wykonaniu, jak są setki, tysiące filmików, które mają w kadrze PSP. Nie wiem, dla mnie bardzo dziwna sprawa. Ile posiadasz platyn? Na tym obrazku pokażę ci dokładnie, ile posiadam platyn. Jestem bliski wbicia 20 platyny na PS Vicie, ale spokojnie. Ja na to tak patrzę tylko, aby jakąś tam grę przejść, a tak, żeby ją tam gdzieś, nie wiem, żeby zbierać te platyny masowo, nie. No ale jak wpadnie platyna, to w sumie czemu nie. Czy lubisz przebywać we Francji? To pytanie, które dotyczyło się mojej odpowiedzi z 8 odcinka Q&A. Czy lubisz przebywać? Może bym inaczej to sformułował. Nie czy lubisz przebywać we Francji, tylko czy jesteś zadowolony z pobytu we Francji. O, może tak to niech zacznie. Jestem zadowolony, aczkolwiek na przyszłych filmikach opowiem wam dokładnie, jak wygląda sytuacja z tym krajem, bo
kolorowo to tu nie jest, nie aż tak. Znaczy, jest fajnie, jak przyjedziesz na wakacje, ewentualnie max miesiąc czasu tu będziesz, ale na taki pobyt trochę dłuższy... Czy ja wiem? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie? Dobra, trochę się rozepnę, bo mi niewygodnie w tym pseudo kołnierzu. Jaka była twoja pierwsza konsola, bo zapomniałem? Ta konsola była pierwsza, jaką miałem. Twoje ulubione danie. Generalnie dużo tego będzie. Na pewno jakaś pizza. Mogą być w zasadzie dowolne dodatki, ale najbardziej lubię pieczarki do pizzy. Szynkę też różnego rodzaju. Jeżeli nawet będzie wędzona szynka w pizzy, to super, bo lubię wędzoną szynkę. W ogóle lubię wędzone wędliny. One takiego smaku fajnego nadają. Są troszkę twardsze niż inne wędliny, ale ma swoją słoność, nie? Właśnie o tą słoność mi chodzi, żeby była. Co jeszcze? Przeróżne dodatki, oregano, co tam czasami samemu można sobie dodać do pizzy, jakieś dodatki. Salami lubię, to ostatnio bardzo często sobie wcinam, bo jest konkretne. W wojsku powinni salami dawać, bo jest strasznie, kurczę, sycące, można powiedzieć. Oczywiście nie w plastrach, tylko w kiełbaskach, nie? Bo kiełbaski są troszkę takie sycące. Raczej jako dodatek do jedzenia, a nie jako samo pożywienie. Co tam jeszcze? Oliwki. Mogą być czarne, mogą być te zielone, ale to nie jest dokładny kolor zielony, ale odcień zielonych oliwek. Co tam jeszcze? No jak będzie pomidor, to nie pogardzę, oczywiście. Michała zjem z chęcią. Co tu jeszcze? Kukurydza. Kukurydza jest fajna. Nie wiem, czy groszek dodaje się do pizzy, ale też może całkiem dobrze smakować. Jakiś bekon może być. No taki full wypas, nie? Jakiś twarożek, jakaś... feta. O, feta, tzatziki. Te sprawy. Nawet jadłem pizzę z jajkiem i nawet też całkiem fajnie wypada. Jeżeli z pizzy o to chodzi, a jeżeli chodzi o inne dania, to na przykład lubię sushi, ale ostatnio nie jem, bo nie mam gdzie i nie mam jak, a tych kupnych też za bardzo nie biorę, bo one nijak mają się do jakości z restauracji. To jest raczej tylko takie przetestowanie prędzej niż jedzenie takie wykwintne. Schabowy, ziemniaczki, ryż z kurczakiem, powiedzmy tak, hot dogi, hamburgery, frytki. Oczywiście fast foodów nie jem ostatnimi czasy tak dużo, w ogóle nawet nie jem fast foodów, bo nie ma gdzie, nie ma jaka. Poza tym stwierdziłem, że na razie taka inna kuchnia mi będzie wystarczyła. Także tego jest dużo i mogę spokojnie osobny materiał na to poświęcić, ale myślę, że ci zaspokoiłem tą ciekawość. Bigosu jakoś nie. Przyjadłem się bigosem i ostatnio od bigosu tak trochę odchodzę, bo lubię kapustę kiszoną, ale często jest jednak tak, że człowiek poszukuje czegoś innego, jakiegoś innego składnika do pożywienia, żeby coś tam zjeść, a bigos jest właśnie ostatnim takim przykładem, że no, nie za bardzo przepadam za tym. Krupnik lubię bardzo fajnie się go je, taki bardzo fajny smak ma. I co jeszcze? Nie wiem, coś tam może jeszcze być. Czy kojarzysz odcinek South Park o premierze PS4 oraz Xboxa One? Pokazany tam był stereotyp wojny fanów. Nie oglądałem. Ja ogólnie South Parka to tak nie oglądam, bo trzeba mieć, słuchajcie, wiecie co, jakieś specyficzne podejście do tematu, bo tam jest dużo kontrowersyjnych treści, ale pokazujące w taki dosyć nienaganny sposób, w sensie takim, że odsłaniają jakąś prawdę, nie? Nawet teorie spiskowe tam są omawiane, ale to, do tego trzeba się zmusić, wiecie, bo nie każdy ogląda wszystko. I ja kiedyś oglądałem South Parka na MTV, leciało, dużo razy pamiętam, sobie tam zaglądałem. Nie pamiętam ogólnie, o czym to były odcinki, bo to już było trochę lat temu, z 15-14 lat temu. I no, trochę było tych odcinków, ale nie. Tych najnowszych to nawet nie oglądam, bo nie mam jak. A poza tym nawet nie wiedziałem, że to dalej leci, że dalej tworzą i dalej mają pomysły na kolejne odcinki. No,
Nieźle, szacun. Dla twórców. Jaki jest twój ulubiony typ gry? Przypuszczam, że platformówki, albo jest to zmienne. Jest to zmienne, ponieważ ja lubię praktycznie wszystkie gatunki, oprócz RPG-ów długaśnych, strasznie nastawionych na levelowanie. Levelowanie w grach strasznie mnie męczy. Bardzo dużo czasu to zajmuje. Widać faktycznie postęp, gdzie na początku jesteś słabeuszem, lejesz cienkich bolków, a później, gdy masz, nie wiem, 50 czy 100 level, to jesteś madafaką i jednym ciosem miecza, drugim czy tam trzecim ewentualnie miażdżysz wszystkich i jesteś po prostu panem planszy i nic ci nie stanie na drodze. A jak ci stanie na drodze, to praktycznie kilka machnięć i do widzenia z gościem. Nie, jakoś te gry mnie męczą. JRPG tym bardziej, bo JRPG tym bardziej są nastawione na levelowanie i dosyć bogatą fabułę, ale mówię, to nie jest mój gatunek raczej. RTS-y też nie za bardzo, bo długo się przy tym siedzi. Są to strategiczne gry, one wymagają myślenia, ale nie tylko ten gatunek gier charakteryzuje się tym, że można używać mózgu zamiast siły, nie? I nie wiem, jakoś do wielu... Przepraszam, niewielu gier mam niechęć i zwyczajnie nie ruszam ich, bo nie są one dla mnie tak istotne. A tak nie tylko platformówki, głównie gry akcji wyścigowe, sportowe niektóre i coś tam się jeszcze pewnie znajdzie, ale to... To, że platformówki mój ulubiony typ gier, to jest nieprawda akurat. To jest półprawda namoczona tym, że jednak są jeszcze inne gatunki, ale niektórzy z was tego mogą nie widzieć. No, przynajmniej tak z pozoru, bo komentarze niektóre są tak pisane, że wydaje wam się, że lubię platformówki, a to nie. Czy dostałeś już sprężone powietrze? Nie i nie dostanę, bo kurier zawinił. Dostałem w ogóle informację, że przesyłka została dostarczona do skrzynki pocztowej. Patrzę do mojej skrzynki pocztowej, nie ma nic. To było 19, 11 dni temu. Piszę do nich skargę, piszę do nich zażalenie, że nie dotarło to w ogóle do mnie. Zero odzewu. Także pieniądze wywalone w główienko. Ale widziałem tutaj w jednym markecie sprężone powietrze za podobną cenę. Mogłem je wziąć, bo tylko problem w tym, że nie miałem przy sobie tej kasy, za którą mógłbym kupić sobie ten spray. Ale jak będę w sklepie, to kupię, bo zamawianie tu przez internet to jest jakaś porażka i o tym jeszcze też będę wam mówił. Także wrzesień będzie dosyć szczegółowy, jeżeli chodzi o takie życie troszkę tu i... Wystarczy tylko oglądać i się dowiedzieć, nie? Dobra. Gra, która cię najbardziej zdenerwowała. Dużo takich gier było, ale jakoś nie przypominam sobie, żebym w te, które najbardziej grałem, jakoś mnie denerwowały. Głównie denerwowała mnie moja niemoc w przejściu zadania jakiegoś, nie? A tak, żeby mnie jakaś denerwowała, chyba to będzie... Trochę Sonic Adventure 2. Na wszystkie A misje zrobić, to jednak jest troszkę przechlapane. Troszkę tych gier będzie. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich. GTA 4 może czasami, bo też dużo pamiętam razy ginąłem. W dodatkach tym bardziej, w dodatkach. The Lost and Damned i The Ballad of Gaytony. A tak z innych nie przypominam sobie jakoś. Wszystko raczej chodzi o to, że mam różne zdolności o różnych porach dnia i nocy. Wiem, zabrzmiało to dziwnie, ale faktycznie tak jest. Jakie filmy bądź film na Ed sprawił ci największy trud? Największy trud na tą chwilę sprawia mi Opowieści z Telewizji, mój inny kanał, który prowadzę o starszej telewizji, głównie ocena opraw graficznych. To jest bardzo trudny film, bardzo trudna seria, ponieważ co rusz na internecie, na YouTubie są kolejne jakieś materiały zgrane z kaset i niestety im więcej materiałów dochodzi, tym z czasem jesteś bardzo w tyle z materiałami, ponieważ bardzo dużo ich przybyło. I nie jesteś w stanie nad tym wszystkim zapanować, ponieważ są luki i omówienie każdej z osobna no jest jednak już takie troszkę męczące i montowanie tego zajmowało mi bardzo dużo czasu i niestety, ale
jak wrócę do Polski, będę musiał bardzo tak pomału przestawiać się na inny rodzaj nagrywania, bo jednak kamera jedna i ja oglądam coś, to jednak nie jest dobre rozwiązanie i ja chyba przerzucę to troszkę na OBS-a, żeby jakoś to płynniej wyglądało, czyli minimalna kamerka gdzieś tam w rogu ekranu, a główny temat to jest jakieś nagranie pobrane z internetu, oczywiście za zgodą użytkownika, ale też wiadomo, że w internecie te nagrania nie są niczyje z tych nie są czyjeś z tych użytkowników, od tych użytkowników, bo jednak są to własności telewizji danej konkretnej i nawet gdy się tego nie używa, to nie znaczy, że nie można tego jakoś tam sobie przywłaszczyć, tylko dalej jest to własnością określonej telewizji, o ile ona istnieje i o ile prawa do tej telewizji czy tam do archiwalnych nagrań nie zostały przeniesione do innego podmiotu. Bardzo Ci dziękuję za pytania, ale prosiłbym Ciebie i innych o formułowanie troszeczkę w inny sposób, żeby to w miarę bardziej płynnie brzmiało, ale mimo wszystko dziękuję, nie mam urazy co do tego. Okej, mój opin, ostatni już tutaj użytkownik, także fajnie, że wziąłeś się za dyskusję i mam nadzieję, że nie odpuścisz i że tym bardziej poprzez te pytania zachęcisz innych do zadawania fajnych pytań i oczywiście takich, które mogą się wydawać trudne, a się okaże, że wcale takie trudne nie są. Trzeba mieć tylko do nich specyficzne podejście, a raczej podejście zdrowe podejście, bo różnie jest w tych czasach, że odbierzesz jedną informację siak, a się okaże, że ta informacja wcale nie jest tak źle odbierana, tylko w naszych głowach coś czasami się dzieje, że źle postrzegamy przeróżne rzeczy. Okej, pytanie do Q&A, zabieram się do roboty, może sobie przekręcę telefon, o, bo będę widział więcej rzeczy w takim panoramicznym ujęciu, moi drodzy. Jedziemy. Jak oceniasz sposób nauczania w szkole? Co według Ciebie powinno zostać wywalone, a co dodane? Przedmioty w szkole. Trudny temat, bo zmienia się to strasznie. U mnie na przykład było to tak, że najbardziej bezsensownym przedmiotem w szkole to w sposób, jaki się człowiek uczył, dla mnie mogłoby w ogóle tego nie być i to była technika w gimnazjum. Technika w gimnazjum to w ogóle jakieś było nieporozumienie, nie wiem po co to była, jakaś czysta teoria, zamiast zmontowanie czegoś od podstaw i konstrukcja bardzo prostych czynności, tylko jakieś, nie wiem, teorie, jakieś przepisywanie do zeszytu i objaśnianie i nic więcej. A ja bym wyobrażał sobie technikę na tej zasadzie, że budujemy sobie powiedzmy podstawę baterii, oporniki, kabelki sobie montujemy, robimy obwód elektryczny i testujemy, czy to działa, czy nie, proste światło, prosty, nie wiem, mechanizm prądu i tak dalej. Wiadomo, jest to troszkę powiązane z fizyką, ale spokojnie te przedmioty można by było urozmaicić o takie praktyczne czynności, powiedzmy, na ocenę, ale tak, żeby nie było sytuacji, że coś Ci się kompletnie tam nie uda, to już nagle jedynka. Nie? Na takiej zasadzie. Ja bym zrobił tak, że jeżeli Ci się coś jednak nie uda, tam czegoś podłączyć, czegoś tam zlutować, czy tego, różne zabiegi są robione i często nie wychodzi, to nie, że jedynka, tylko na przykład trójka, bo próbowałeś, tak? Bo próbowałeś do czegoś podejść, a nie, że od razu nie udało Ci się i już, kurwa, od razu jedynka leci, nie? Na dzień dobry, więc no, tego nie rozumiem podejścia. Muzyka, jak dla mnie, powinna być całkowicie zmieniona, bo też się uczy totalnej teorii. Dla mnie to jest raczej historia muzyki, a nie muzyka. Muzyka to jest raczej dla mnie troszkę część praktyczna, połączona troszkę z rytmiką, ale to już będzie temat na inny film. Ogólnie te przedmioty w szkole to w ogóle jakieś nieporozumienie całkiem. Do liceów chyba, nie wiem, czy wprowadzą tą łacinę, no, jeżeli pod jakiś dany kierunek, powiedzmy, jakiś historyczny, biologiczny, inny, no to się na pewno przyda, ale żeby recytować łacinę i znać kulturę łacińską, no wiecie, kultura łacińska w Polsce, wbrew pozorom, tak naprawdę nie jest nam wcale tak dobrze znana, bo tak naprawdę my mamy troszkę inną kulturę. My mamy w Polsce, my mamy wymieszaną kulturę słowiańsko-łacińską, tak? Jesteśmy właśnie w momencie takim, gdzie
wynaturzamy się z tej słowiańszczyzny, wiadomo, bogowie, jakieś tam tradycje, zwyczaje, wiadomo, to można potraktować jako wiedzę taką historyczną i no, sądzę, że nie powinno się tego praktykować, aczkolwiek, no wiecie, wolna wola, no ale jednak jakieś podstawy zapoznania się z naszym tak naprawdę rodowitym pochodzeniem, nie łacińskim, tylko słowiańskim, powinna być w szkołach i więcej o polskości, a nie bardziej o tej łacinie, bo jednak za dużo nam się tego ostatnio wpierdziela. Język polski dla mnie powinien być zmieniony, nie lektury, a powinny być bardziej przynajmniej stonowane, jeżeli chodzi takie treści jak bardziej gramatyka, leksyka, ćwiczenie wypowiadania się na dany temat, ćwiczenie rozmów z człowiekiem, z którym sporządzamy jakiś wywiad czy coś. To by było fajne w szkołach, gdyby to urozmaicono, przepraszam. Język się plącze czasami. I w podstawówce też się rozumiem, jakieś lektury, wiecie, ćwiczenie języka, jakaś wyobraźnia i tak dalej, ale już od liceum, technikum uważam, że powinno być ćwiczenie wypowiadania się, słownik, wzbogacanie języka o słownikowe terminy i tym podobne. Uważam, że całkowicie gruntownie powinno się te rzeczy zmienić. Gdybyś miał dziecko, to gdzie wolałbyś posłać je do szkoły? Prywatna czy publiczna? Oczywiście, że publiczna, ponieważ prywatna bardzo dużo kosztuje. Co prawda prywatna to oznacza to, że dziecko takie może uczyć się w bardziej swobodnych warunkach, bo dzieci jest mniej i te dzieci też mogą mieć problem w znalezieniu się w publicznej szkole, ale uważam, że publiczna szkoła ma za zadanie wyedukować i wykształcić w miarę osoby takie, które mogłyby potencjalnie znaleźć sobie dobrą pracę, dobry zawód i prawidłowo się rozwijać. A jak jest w szkole dzisiaj? Szkoda nawet gadać w ogóle. Mają ponoć rządzący stworzyć coś takiego, że zwalić winę na dyrektorów, czy tam na kółka szkolne, czy zarząd uczniowski, czy różne jakieś inne instytucje, organizacje szkolne, gdzie się okaże, że coś tam jest nie tak z tym wirusem, który tak naprawdę nie jest wcale taki straszny i ludzie wiedzą, że wirus zmutował, bo ludzie na niego nie chorują, a mają go całkowicie w dupie. I tak wygląda ta sytuacja z tym koronizmem totalnym, pandemio-psychologicznym, patologicznym, i ludzie mają to gdzieś po prostu, a zamykanie szkół to jest nóż w plecy edukacji i rozwoju młodych, nowych pokoleń, tak? Bo niedouczone dzieci, niezbyt wykształcone w szkole takiej publicznej, czy prywatnej, czy w ogóle jakiejkolwiek innej, no to jednak jest to problem i później kraj będzie w recesji jeszcze większej niż jest teraz, nie? Bo ludzie będą niedouczeni, będą niezbyt kumaci, nie będą rozgarnięci, nie będą mogli pewnych rzeczy wykonywać, robić, bo będą po prostu mieli braki na lata i tego się nie nadrobi już. Dlatego edukacja musi być w formie zwyczajnej, bo edukacja jest... Jest straszna. Naprawdę jest straszna. Jaki kraj ci się najbardziej podoba i gdzie chciałbyś spędzić resztę życia? Oczywiście, że Polska, ale w obecnej sytuacji myślę bardziej krytycznie o swoim kraju niż bardziej pozytywnie. Ale w Polsce czujesz się najlepiej, najbardziej swobodnie, możesz do każdego się odezwać, możesz łatwiej sprawy urzędowe załatwić, a tutaj we Francji... Co ja mogę powiedzieć, że parle mal français, bardzo źle mówię po francusku, nie znam dobrze francuskiego, excusez-moi, madame, monsieur i tak dalej, nie? Można dukać, a i tak guzik zrobisz. Wielka Brytania albo tam, gdzie się posługuje językiem angielskim. No wszystko. A jeżeli nie kraj angielskojęzyczny, no to tylko Polska. Bo w Polsce się urodziłem i raczej powinienem w niej zostać, ale wiadomo, przy tej obecnej sytuacji kretyńskiej z utrzymaniem samego siebie i rodziny to jest dramat.
Jaką porę roku najbardziej lubisz? Albo inaczej, wymień zalety i wady każdej pory według ciebie. Na przykład w lecie możesz więcej odpocząć na zewnątrz, a w jesieni jest świetny czas na konsole i gry. Wiosnę lubię najbardziej z nich wszystkich, ponieważ jest przebudzenie przyrody, cieplejsze powietrze się zaczyna robić, można już zdejmować kurtki, ale można chodzić w bluzach, a ja lubię w bluzach chodzić, bo czuję się wtedy bardzo swobodnie. W kurtce już tak czuję się, jakbym był ociężały i nie mógłbym pewnych ruchów robić. Więc wiosna jak najbardziej mi pasuje. Nie jestem alergikiem, więc z tego powodu jakieś pyłki, kwitnące kwiaty mi w ogóle nie przeszkadzają, a wiem, że bardzo wielu osobom przeszkadza wiosna. Lato też lubię, bo jest troszkę cieplej, znaczy troszkę, no tutaj było wyjątkowo ciepło, wyjątkowo gorąco bym powiedział przez te dwa miesiące. Lipiec, sierpień, bardzo upalne to były tygodnie, miesięcy. Dni, tygodni, miesięcy, o może tak. Nie wiem jak w Polsce, ale przynajmniej u mnie w Słupsku ostatnimi czasy trochę padało, więc pogoda jest tam normalna w miarę. Taka przeciętna bym powiedział, normalna tak jak było zawsze. W lecie jednak nie lubię zbytnich upałów, co byłem niestety ofiarą tego, i no, ale przynajmniej się trochę opaliłem, chociaż czasem i tak ta opalenizna zniknie. Jesieni już tak mniej lubię, bo robi się wilgotno, wszystko dookoła drzewa, rośliny zaczynają tracić na swoim naturalnym zielonym kolorze, a lubię ten kolor w roślinności. Robi się tak ponuro, robi się tak już bezosobowo, jakoś tak mniej hucznie, zabawnie. Wiadomo, polska złota jesień piękna jest, to mogę potwierdzić, ale tylko wtedy, kiedy tak za dużo nie pada i nie jest wilgotno. Nie wiem, jakoś wilgotność mi przeszkadza. I może dlatego, że w tym sezonie już zaczynam bardziej tam kaszleć, prychać. Chusteczki ze sobą często mam i muszę smarkać nos albo, nie wiem, coś tam z siebie wydusić, bo jednak jest to męczące. Ale jeszcze nie jest tak zimno, nie? Ale zimy nie lubię obecnie, bo prosty powód. Zimno, często wieje, jak już pada śnieg, to jest zajebiście zimno, ale kiedyś lubiłem zimę, bo się bawiło na zewnątrz. Bawiło się na podwórku, zjeżdżało się z sanek, z jabłka, rzucało się śnieżkami, robiło się aniołki, no przeróżne rzeczy się robiło, lubiło się zimę, ale najmniej lubię jesień i zimę. No ale trzeba się do tego przyzwyczaić, że pory zmienne są. I nieważne, którą lubisz, musisz ją przeżyć. Bo inaczej to będziesz tylko narzekać i narzekać, nie? Ale tak generalnie wiosna, lato. Jaki sport najbardziej ci się podoba? Jakich sportowców najbardziej podziwiasz? Mogą być nazwiska sportowców lub ogólnie sportowcy z danej dziedziny, moi drodzy. Zobaczmy. Piłka nożna, najbardziej przeze mnie ulubiona, ale nie mam jakichś swoich faworytów, ponieważ ja kiedyś bardziej obserwowałem piłkę nożną. Raul, Ronaldo, kto tam był jeszcze? Ronaldinho z tych najbardziej znanych, Beckham, Rooney, tak? Rooney? On chyba jeszcze gra w Chelsea czy w Manchesterze? On chyba w kilku drużynach w ogóle grał, nie? Bardzo długo. Czy jeszcze Rooney gra w ogóle? Czy nie? Bo nie śledzę już tego tak bardzo. Ale no ostatnimi czasy Lewandowski nieźle w Bayernie zadziałał, wygrywając z Paris Germain w Ligi Mistrzów. Także to akurat się udało Robertowi. Ale co do niego mam troszkę obiekcje, bo jednak sprawia wrażenie troszeczkę niedoinformowanej osoby na pewne tematy. Robi pewne rzeczy nieświadomie, ale na ten temat tu się nie będę wypowiadał, bo nie chcę, żeby hejterzy w moją stronę uderzali, że co ty możesz mówić o Roberciku? Robercik, przecież to jest zajebista osoba, kuźwa, odczep się od niego. Ja nic do niego nie mam, nie? Tylko to, co przynajmniej zdążyłem się dowiedzieć od kogoś, to no jednak pozostawia troszkę wiele do życzenia, ale sam go lubię, bo dobrze gra przede wszystkim i ma bardzo dobre usposobienie sportowe i to mi się podoba. A tak to jakoś ci powiem, prawie każdy sport lubię. Nie lubię tylko siatkówki, bo w nią źle grałem. Koszykówka może być. Lubię bardzo golfa. Zajebiście lajtowy sport i dla mnie ja mogę mieć kuźwa każdą grę sportową o golfie i mi ona się nie znudzi. W ogóle będę musiał sobie kilka takich gier ogarnąć, bo nie mam takich gier. Mam co prawda na NES-a, ale to jednak nie jest to samo.
I tak wygląda sytuacja, moi drodzy. Co tam jeszcze lubię? Lubię te bóle, te kulki. Nie miałem jeszcze okazji w nie zagrać, może kiedyś będę miał okazję, może w Polsce spopularyzuję ten sport, bo jest bardzo fajny. Tenis stołowy lubię, bardzo lubię pingla. Chętnie bym sobie z kimś zagrał, kto chce ze mną zagrać, napiszcie. I co tam jeszcze będzie? No i chyba to wszystko, na razie sobie nie mogę więcej rzeczy przypomnieć. I minigolfa jeszcze lubię, ale to jest pochodny od golfa. Dobra, jedziemy dalej. Jak sobie coś jeszcze przypomnę, to wam opowiem. Czy wyobrażasz sobie życie bez YouTube czy YouTube? Jesteś bardzo regularny, stąd widzę spora zażyłość do tej platformy i ludzi, i ludzi. Wyobrażam sobie życie bez YouTube'a. Wystarczy, że będę gdzie indziej nagrywał filmiki i tak dobrze na tym wyjdę. Nawet chyba lepiej na tym YouTubie, bo tematy growe na temat gier, konsol już są troszkę pozajmowane przez te osoby i ja, zważywszy na to, że nagrywam w dosyć swój sposób i bardzo taki już dla niektórych archaiczny, to jednak ja trzymam się tego, ponieważ ja to robię przede wszystkim dla was, ja to robię przede wszystkim też i dla siebie, żeby co robić. I minimalnie jakieś środki z tego mam, oczywiście to jest dorabianie, nie zarabianie. Dzięki wam jakoś się rozwijam i staram się jednak unowocześniać te filmiki, ale zostawiam ten swój duch nagrywania, żeby całkowicie się nie zmienić, bo nie lubię całkowitych zmian, ale chcę też dotrzeć do nowych widzów, którzy potencjalnie mogliby się zainteresować tematami, w które bryluję, ale jakoś nie mają sposobu na to, żeby mnie znaleźć na YouTubie i dlatego w październiku, na przełomie listopada, będę zmieniał nazwę kanału, ale nick oczywiście pozostawię i sam schemat nagrywania, serie będą dokładnie takie same, więc o to się nie martwcie. Nawet już na pamiątkę zostawię sobie intra, żeby te moje oczywiście do tej pory, które umieszczam, żeby było coś na pamiątkę po moim dziedzictwie. I jak zaczynałeś przygodę z YouTube, bo ktoś na ciebie, czy to ktoś na ciebie wpłynął do podjęcia tej decyzji, czy spontanicznie to się zaczęło? No, moja opinia, już o tym opowiadałem troszkę w poprzednich odcinkach, ale skrócę ci tą wypowiedź i mam nadzieję, że oglądałeś tamte materiały, bo pewnie mnie tam regularnie oglądasz, więc pytanie się powtarza, ale powiem ci tak w skrócie, że wpłynęły na to inne osoby, które oglądałem i chciałem się troszeczkę zaczynać rozwijać 10 lat temu i pomyślałem sobie, kurczę, fajnie tak nagrywać na YouTubie o swoich ulubionych rzeczach, wiadomo, zainteresowaniach i tym podobne, jakoś to przekazywać innym i tak dalej, taki łańcuszek z tego zrobić, czy ewentualny pierścień wzajemnego oglądania, żeby coś się tam działo, no i od tego to się zaczęło, nie? Czy spontanicznie, odrobinkę spontanicznie z mojej inicjatywy, tak po prostu, żeby coś dodać innego do YouTube'a, bo jednak ten YouTube wtedy był bardzo powtarzalny i dzisiaj tu już w ogóle nie ma gadania, tym bardziej jest powtarzalny, wszyscy prawie to samo nagrywają. Ci bardziej znani, nie? Nie mówię, że wszyscy, nie? Tylko większość tych większych to nagrywają jednak te same rzeczy i nie ma tutaj nic ciekawego. Co najbardziej denerwuje cię w ludziach? Pytanie mocne, bo znajdzie się kilka charakterów, kilka cech człowieka, które wprawiają mnie w zakłopotanie, bym prędzej powiedział. Nadmierne interesowanie się kimś innym. To mnie najbardziej wkurza. Tworzenie ploteczek na podstawie swoich wyobrażeń, swojego punktu widzenia, widzimisię. Tego nie lubię. Wmawianie komuś nieprawdy. Nie cierpię tego, nienawidzę tego w ludziach. Takie sugerowanie tobie, że ty tam coś robisz według niej nie tak, a tak naprawdę to nic złego ty nie robisz, tylko jesteś w takiej sytuacji, że pewnych u siebie rzeczy, zachowań nie możesz zmienić, bo nie jesteś w stanie, kuźwa. Nie tylko od ciebie pojedyncze życie zależy, ale też jeszcze inni ingerują w to. Aczkolwiek nie wolno takich rzeczy w życiu robić, ale wiadomo, rodzina to rodzina, nie? Rodziny są różne. W jednej rodzinie między sobą ludzie się nie interesują, a w drugiej rodzinie się ludzie między sobą bardzo interesują i jest między nimi więź, nie? Więc no, to też jest różne i niestety tego się nie da przeskoczyć. Z czasem to wszystko wyjdzie. Takie
oddzielenie się masowe. Bo ile można żyć w ścisku i ile można żyć w takim dojadaniu sobie, dogadywaniu sobie. Co jeszcze? Nie lubię kłamstwa, nie lubię chamstwa, nie lubię cwaniactwa też takiego, że nie wiem, ja to mam, a ty nie masz. Jakieś w ogóle głupie teksty też czasami mnie wkurzają, ale to wiecie, no każdy ma inne podejście do tego. Ktoś lubi czarny humor, ktoś tam lubi, nie wiem, nabijanie się z kogoś i w ogóle. Ale mnie to nie rajcuje, nie urządza, ja staram się być poważnym człowiekiem. Oczywiście też mnie czasami gdzieś tam poniesie w pewnych sytuacjach, ale no widzicie, no staram się to jak najbardziej niwelować, likwidować praktycznie, bo też różnie z tym jest, ale no czasami się nie da. Czasami się nie da i emocje wpływają na to za bardzo. Także tyle, nie? Jaki przedmiot najbardziej wspominasz najcieplej wspominasz ze szkoły, a jaki najzimniej? Najlepiej to chwalę sobie historię i informatykę. I geografię, przepraszam. To są przedmioty, w których od zawsze w zasadzie się znajdowałem i dla mnie one są podstawą do działania, tak naprawdę. Chociaż informatyka niekoniecznie, ona z czasem przyszła. Ale tak, ale właśnie te przedmioty. Najmniej fizyka, bo miałem bardzo koszmarną nauczycielkę, o niej będę opowiadał kiedyś, tak w skrócie. Matematykę, niestety, bo też nauczyciele nie potrafili w pełni wykorzystać swojego potencjału i w miarę logicznie przekazać przeróżne równania, sposoby liczenia i tym podobne. I to im się nie udawało ani w podstawówce, ani w gimnazjum i tym bardziej w technikum, u mnie przynajmniej, nie? Więc no, niestety, ale nauczanie z czasem się psuło i matematyki nie cierpiałem. Bo nauczyciele nie byli w stanie prawidłowo opisać danego zjawiska, które da się bardzo łatwo wytłumaczyć, nie? Tak to wygląda. Czasami nie lubiłem WF-u i niektórych czynności, których nie byłem w stanie zrobić. Tego też nie rozumiem i o tym też będzie materiał, bo nie rozumiem niektórych w ogóle podejść nauczycieli czy tam trenerów, że każą ci robić coś, co ty po prostu nie potrafisz zrobić, bo twoja fizyczność, twoja budowa ciała nie pozwala na to, żeby coś takiego zrobić i nie ma oddzielania tych, którzy są w stanie to zrobić, a takich, którzy no, nie potrafią, nie umieją, mają lęk, coś takiego, tak? No, wychowanie fizyczne jednak wymaga tu dużej modernizacji, moim zdaniem. Będziemy pomału kończyli, bo już jest na taśmie. O, grube 40 minut. 50 będzie, matko jedyna. Najdłuższe Q&A jakie było. Super. Co sądzisz o egzaminie dojrzałości cudzysłów z wiadomej kwestii, czyli maturze? Planujesz podejść do niej, czy uważasz, że nie ma sensu i szkoda czasu? Powiem ci tak. Mój czas już praktycznie minął, bo miałem 5 lat chyba na poprawienie tego, ale uważam, że i tak już w moim wypadku nie ma sensu, ponieważ nie chciałem być jakimś tam wybitnie uczonym, nie chciałem być na jakimś tam wysokim stanowisku, bo czuję, że niektórych obowiązków w ogóle nie dałbym rady spełnić i w nadmiarze tego wszystkiego na pewno nie dałbym rady sprostać wyzwaniom w danym miejscu pracy i zwyczajnie mówiąc, ja wolę bardziej taką troszkę lżejszą pracę, ale też na tyle odpowiedzialną, żeby nie robić z siebie lenia patentowanego. Natomiast chciałem podejść drugi raz, poprawić coś tam, ale powiem ci szczerze, że to już nie miało sensu, bo ja już chciałem pracować, ja już chciałem zarabiać na siebie, już chciałem kształcić tak naprawdę swoje podstawy do egzystencji, nie chciałem żyć na garnuszku rodziców i po prostu praca jednak czegoś uczy bardziej niż szkoła. Szkoła uczy ciebie teorii, a praca uczy ciebie praktyki i tu ci powiem, że egzamin, w ogóle ja bym tego nie nazywał egzaminem dojrzałości moim zdaniem, bo egzamin dojrzałości to jest dopiero całe życie niż tylko jedna maturka pisana przez kilka dni. Taki test, ja bym powiedział, że to jest test dojrzewania, a nie dojrzałości, bo dojrzałość w wieku 20 lat jeszcze nie występuje u wielu ludzi, nie? Dojrzałość dopiero z czasem przychodzi, kiedy zdajesz sobie sprawę, że pewnych rzeczy jednak nie będziesz mógł robić albo całkowicie zmienić sobie, powiedzmy, jakieś tam zainteresowania, inne tego typu rzeczy. Trochę mi zimno już jest, więc będę uciekał pomału.
się pomału trochę cały trzęsę, kurde, jak galereta. Aż dziwnie mi w tym kapturze, słuchajcie. Kurde. I to krzesło w ogóle niewygodne, mu się wrzyna w plecy. Albo zrobię inaczej, moi drodzy. Teraz trochę lepiej, dziwnie siedzę, ale już tak chwilę pobędę. Moim zdaniem matura to nie jest egzamin dojrzałości, tylko to jest prędzej egzamin dojrzewania psychicznego i no, fizycznego już nie, bo w tym wieku już człowiek jest na tyle wykształcony, że może podnosić ciężary. Ale nie każdy oczywiście, bo tu przesadzam. Ale wiadomo, to moja domena jest, trochę przesadzania w drugą stronę, żeby bardziej to ubarwić. Nie, dopiero życie późniejsze, po maturze, to jest dopiero egzamin na to, czy jesteśmy samowystarczalni, czy potrafimy sobie poradzić w danej sytuacji, czy jak pójdziemy do pracy, czy nam się spodoba i tak dalej, i sprawdzić nasze wymagania, czy to jest adekwatne do tego, co chcemy robić w przyszłości. Nie, nie każdy zdaje ten egzamin, dopiero z czasem się udaje to zrobić, ale też no, musimy mieć swoje wymagania, żeby nie być traktowany jak szmatławiec. I uważam, że dopiero życie później, po maturze, weryfikuje, kto jaki jest, nie? Więc no, tak to wygląda. To jest moje zdanie, możecie się z nim nie zgadzać, nie? Ja uważam, że egzamin dojrzałości jest dopiero po maturze. I ostatnie pytanie. Jakie miałeś największe trudności ze zdaniem prawa jazdy? Denerwujesz się podczas egzaminu, czy po prostu nie byłeś przygotowany? Podejdziesz jeszcze raz do prawka? Myślę, że jeszcze podejdę, tylko to wymaga mojej indywidualnej już tak naprawdę inwencji, mojego przemyślenia. Sądzę, że problem tutaj był raczej ze stresem związanym przy tym, że jest nagrywany materiał dowodowy z egzaminu i jestem praktycznie w obserwacji, tak jakby, nie wieczny. Egzaminator patrzy się na moje ruchy, patrzy się na moje gesty i to jest tylko tam jazda, powiedzmy testowa po mieście, nie? Ja uważam tak. Moi drodzy, egzamin egzaminu praktycznego uzyskania licencji kierowcy, czy prawa jazdy, mówiąc po polsku, powinno się odbywać troszkę w inny sposób. Moim zdaniem powinno się wrócić do czasów, kiedy zdawało się tylko na placu manewrowym, robiło się bardzo proste manewry, ale te bardzo proste manewry trzeba było bardzo precyzyjnie wykorzystać, żeby móc prawidłowo gdzieś stawić, zaparkować, wyjechać, mniej więcej wiedzieć, kiedy skręcić, a kiedy przepuścić, kiedy dać pierwszeństwo. Wiadomo, wyjazd na miasto daje ci takie praktyczne wrażenie i ćwiczysz swoje zachowanie na drodze, to też nie jest wcale takie złe, ale uważam, że najwięcej oblanych egzaminów, wiecie, wtedy, w momencie, kiedy wyjeżdżamy na miasto i zaczynamy się poruszać już troszeczkę tak wśród innych kierowców, nie? Uważam, że powinno być to mocno ograniczone do takiego stopnia, że nie powinno być jazdy, powiedzmy, gdzieś tam bardzo długo, daleko. To wszystko też oczywiście zależy od tego, jak dany kierowca się zachowa i też jak mu idzie, bo jeżeli radzi sobie dobrze, to raczej ten egzamin szybko zda, bo oczywiście nie ma co godzinę go męczyć, jak dobrze sobie radzi. Ale żeby też dać mu więcej szansy, nie że 3 razy ci się zgaśnie silnik i już do widzenia, albo powiedzmy skręcisz wtedy, kiedy faktycznie nikt nie jedzie z innej ulicy, a jednak będziesz próbował przejeżdżać na czerwonym wtedy, kiedy się pokazuje zielona strzałka, że możesz skręcić warunkowo w prawo, to jest jednak dla mnie dziwne, bo jeżeli nie ma ruchu na danej drodze, to trzeba wykorzystać się do ruchu też, a nie do znaków drogowych oświetlenia. Wiadomo, one są istotne, ale do pewnych zachowań, słuchajcie, trzeba się dostosować do drodze. Jeżeli nie widać nikogo na innej drodze, na przykład na skrzyżowaniu z, powiedzmy, twojej lewej strony, nikogo nie ma i na przykład jest ta strzałka kierunkowa w prawo, ona się dopiero pojawia, chwilowo jest czerwone i dopiero się pojawia zielone, to moim zdaniem, wiecie co, jak naprawdę nikogo nie ma, to ja nie wiem, czy ktoś się obrazi, że nagle sobie skręcisz w prawo. Prosto nie możesz. Musisz prosto pojechać wtedy, kiedy jest zielony, nie? Ale jak jest skręt warunkowy w prawo,
albo dopiero ma być i nikogo nie widzisz, no to możesz wykorzystać tę chwilę, żeby wjechać, nie? Więc ja bym wykorzystał to, że nie, że zgaśnięcie silnika i już do widzenia, bo to jest jeszcze większy stres, a im większy stres, tym operowanie sprzęgłem jest różne w tym momencie. Uważam, że zgaśnięcie silnika nie jest powodem, żeby oblać egzamin, bo to jest dla mnie bzdura, to jest wyłudzanie pieniędzy tylko po to, żeby zarobić i nie wiem, na co wydawać te pieniądze. Z naszych portfeli oczywiście i sądzę, że nie powinno to mieć miejsca i uważam, że do kierowcy powinno się podchodzić bardzo łagodnie, bardzo rozsądnie, tak przemyślanie. To jest twoja pierwsza jazda, czujesz się jak u siebie. To jak będziesz jeździł, to jak się będziesz zachowywał, to już będzie twoja sprawa. My sprawdzamy tylko twoje zdolności, ewentualnie, żeby się nie zabić. I to wszystko. A nie, że czwarty raz ci zgaśnie silnik, czy tam trzeci i już do widzenia i już koniec. No każdemu się zdarzy. Nawet najbardziej wprawionemu kierowcy, który już jeździ, nie wiem, 50 lat. 40. Tak? Zdarzy się, bo to jest normalne. Od dawna ktoś mógł nie jeździć, bo może nie miał możliwości zabrania swojego samochodu. Może ktoś miał, nie wiem, powiedzmy automat, pojechał z tą osobą gdzieś i no zwyczajnie na automacie jakoś nie potrafi się przestawić i no nie jedzie samochodami, tak? No wiadomo, różne rzeczy się zdarzają, także trzeba być bardziej wyrozumiałym i bardziej, moim zdaniem, stonowanym. A nie, że na takie drobnostki i już nagle kolejny 150 zł pójdzie, nie? Egzaminy praktyczne tym bardziej poprawić, moim zdaniem. Kto się ze mną nie zgadza, jego problem. Miałem chwilę czasu, to napisałem kilka pytań. Jak któreś jest zbyt osobiste, to nie musisz odpowiadać. Trzymaj się. Nie, spokojnie. Z tymi akurat pytaniami to nie ma problemu. Ja staram się odpowiadać nawet na najbardziej krytyczne. Jedno pominąłem z jakiegoś powodu i staram się na nie odpowiedzieć. Oczywiście też dosyć wyrozumiale, bo osoba troszkę też za bardzo wnikliwie, penetrator, za bardzo wnika troszkę tak w moje życie, jakby mnie bardzo dobrze znała, się okazuje, że mnie tak dobrze trochę nie zna i sprawia wrażenie, że nie wiem, te rady i tym podobne, no to myśli, że ja to użyję w życiu codziennym. No to jeżeli ja mam zignorować tą wiadomość od ciebie, penetrator, to jaki jest cel tego, że to napisałeś? Tak po prostu, bo nic do ciebie nie mam. Zresztą wyjaśniliśmy to sobie w mailami. Napisałem do ciebie, bo nie rozumiem tego po prostu i nie wiem. Ale ten komentarz zamieszczę, odpowiem na nie wprost i myślę, że się wszystko wyjaśni, wyklaruje. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Co sądzicie o Q&A? Zadawajcie kolejne pytania. Myślę, że za jakiś czas się pojawi. Nie chcę też często prowadzić tych samych filmów, bo to się z czasem znudzi. Chcę wprowadzić różnorodność, a niedługo będą kolejne materiały, które będziecie mogli obejrzeć na temat Francji i przeróżnych innych rzeczy gamingowych. Pozdrawiam. Do zobaczenia.